sprawdzone informacje i rozmowy na istotne tematy. Pora na Wieczorny Ekspres, który prowadzi Wiktor Świetlik. Dobry wieczór Państwu. Polacy nie rozmawiają dzisiaj o niczym innym jako CPK. Bardzo interesujemy się rozwojem infrastruktury w naszym kraju. Myślę, że to dobrze, że rozmawiamy na takie poważne tematy i że społeczeństwo zajmuje się tak poważnymi tematami, więc my nie będziemy wyważać otwartych drzwi i też będziemy rozmawiać o CPK. Albo wyważymy otwarte drzwi, nieważne. Natomiast mam do Państwa prośbę, żebyście wzięli również udział w sądzie, która znajduje się pod naszym materiałem. W tym celu najlepiej zarejestrować się pod nim i zostać super subskrybentem naszej telewizji i wówczas możecie Państwo odpowiedzieć na pytanie, czy sprawa Centralnego Portu Komunikacyjnego szkodzi rządowi, czy nie. W takiej sądzie możecie Państwo wziąć udział. Zachęcam do wzięcia w niej udziału. Potem będziemy rozmawiać z politykami, z Pauliną Matysiak z Lewicy, która bardzo jest aktywna w sprawie Centralnego Portu Komunikacyjnego i to wcale nie pomyśli koalicjanta, a także z Grzegorzem Napieralskim z Koalicji Obywatelskiej, który będzie dawał jej odpór. Tę rozmowę już mamy nagraną przed sekundą, a teraz publicyści na żywo, jako żywi. Jakub Dymek, Przegląd, podcast Dwie Lewe Ręce. Dzień dobry. Dzień dobry, dobry wieczór. Rafał Ziemkiewicz, do rzeczy Republika. Panowie, na początek pozwolę sobie, żeby zagościł tu jeszcze jeden dżentelmen, bo zrobił na mnie wrażenie tweet wicemarszałka. Spójrzmy na tweet. Może ja to przeczytam. W kuluarach mówi się, że rząd jest dogadany z Niemcami w sprawie CPK, żeby nie robić konkurencji. Wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak. No... This is talk of the town, jak w starym standardzie jazzowym się śpiewa. To jest... wszyscy tak mówią, no, w wolnym przykładzie. Wszyscy... Ale to, że wszyscy tak coś w PiSie, mówią... Tak w PiSie wszyscy mówili. Nie, no myślę, że... Znaczy, pytanie, kto tak mówi w kuluarach, ale sądzę, że... Nie jest to wykluczone, powiedziałbym tak, że rzeczywiście niewątpliwie jest takie oczekiwanie ze strony Niemiec, które jest artykułowane zupełnie otwarcie. Żeby nie rozpraszać, to minister Habeck parę miał takich wywiadów, żeby nie rozpraszać wysiłków inwestycyjnych europejskich, ponieważ, cytuję myśl niemieckiego ministra i wicekanclerza, ponieważ gospodarka europejska jest jednością. Nie konkurują ze sobą Niemcy, Francja, Polska, tylko Europa jako taka konkuruje z Chinami i Ameryką. No trochę nadstawianie łapy przez żabę przysłowiowe, ale powiedzmy, że on tak uważa. W związku z tym te wszystkie zasoby, które są, trzeba w przodujących, że tak powiem, inwestycjach wsadzić. No a co przoduje? No niemiecka gospodarka. Stąd plan, żeby 300 miliardów euro wpompować w najbliższych latach w gospodarkę niemiecką, co jest absolutnym oczywiście odejściem od wszystkich zasad, na których Unia Europejska była ufundowana, czyli z przepisów o pomocy publicznej, o tym, że nie dotujemy nawzajem swoich gospodarek, że nie stawiamy granic celnych, żeby stworzyć wspólny obszar gospodarczy, bo tym była Unia Europejska. Trzy przepływy wolne, przypomnę. Kapitału, pracowników, towarów i usług. No i taka, jeżeli wicekanclerz Niemiec otwarcie tak mówi, że krótko mówiąc, wyskakujcie z kasy, dotujcie Niemcy, bo jak Niemcy się rozkręcą, to was ze sobą pociągną, a jak rozproszymy te wysiłki, każdy sobie będzie budował swoje lotniska, swoje porty i swoje fabryki, to nas Chińczycy z Amerykanami przegonią. No to ci, którzy mówią w kuluarach, jeśli wierzyć Krzysztofowi Bosakowi, nie bujają w obłokach czy w oparach absurdu. Krzysztof Bosak nie ma powodów, żeby no, bronić na siłę pisowskiego projektu albo szerzyć pisowskiej propagandy. To trochę uwiarygadnia te słowa. No, Krzysztof Bosak w ogóle jest dobrze poinformowany, bo wczoraj też mojego tweeta podawał dalej o Amerykanach i zmieniającej się doktrynie obronnej za prezydenta Trumpa i polskiej niewiedzy o tym, że co dobrze o panu wicemarszałku o tym jeszcze dzisiaj pogadamy, tak. Wiem. Swoją drogą.
ale no nie żeby nie sobie, tylko CPK. Nie mogłem sobie darować tego niespecjalnie zakamuflowanego dwustronnego komplementu, ale... Autopromocja własnych tweetów jak najlepiej widziana. I retweetów ze strony pana wicemarszałka, ale dyskusję o CPK chciałbym zacząć w ogóle od pewnej osobistej deklaracji, bo w jakimś sensie spełnia się moje marzenie. Nie dlatego, że jestem takim fanatykiem CPK, ale dlatego, że wraz z moim współprowadzącym Marcinem Giełzakiem od ponad roku, ilekroć zapraszani jesteśmy gdzieś do mediów, no to idziemy z mniej więcej tym samym przekazem. Rozmawiajmy o rozwoju, rozmawiajmy o europejskiej konkurencyjności, rozmawiajmy o inwestycjach, a nie o tym, co tam zostało, co powiedział Kamiński lub Wąsik, albo jak się ktoś pokłócił na Twitterze, czy jaki nowy śmieszny żart wykuł na pamięć pan marszałek Hołownia. Tak? I jakby chodzimy z tym apelem cały czas i w końcu magia się dzieje na naszych oczach. Ten apel został posłuchany prawie wszędzie, z wyjątkiem telewizji publicznej, gdzie jest z tym największy problem. I jest jakimś znakiem czasów też, zauważcie panowie, że my rozmawiamy o tym tutaj, że toczy się wielka debata na kanale Stanowskiego i Mazurka o CPK, a nie toczy się ona w tych tradycyjnych mediach, co jest moim zdaniem dla nich olbrzymim wyrzutem sumienia i właściwie takim piętnem jakby żenady, które sami sobie na czole niejako wypalili tą polityką. Znaczy, ignorując najważniejsze dyskusje współczesności, bo to znowu nie jest sam CPK, nie? Ale to jest sprawa rywalizacji z Chinami, to jest sprawa polityki inwestycyjnej Stanów Zjednoczonych i tym, jak konkurują one z Europą. To jest pytanie o rozwój naszego kontynentu i model rozwojowy Polski. I te debaty są ignorowane przez media głównego nurtu tak dalece, że koniec końców potem youtuberzy, podcasterzy, dziennikarze niezależni muszą przywracać im właściwą wagę i to się właśnie na naszych oczach stało. A czy to właśnie, że tak naprawdę w mediach głównego nurtu, nazwijmy je, nie ma tej debaty, albo w tradycyjnych telewizjach, no przede wszystkim w tych dwóch dzisiaj, tak, no bo to mamy w odrodzonej, wolnej, niezależnej TVP i w TVN-ie. Uśmiechniętej przede wszystkim. Uśmiechniętej przede wszystkim, oczywiście, że tak. I w TVN-ie niewiele tego uświadczymy, a przynajmniej w przeciwieństwie do emocji społecznej nie jest to głównym tematem. Czy nie pokazuje to tego, czego oczekiwała dzisiaj rządząca ekipa, że tego rodzaju tematy nie będą głównymi tematami i społeczeństwo, włącznie z częścią elektoratu, a nawet niektórymi gdzieś tam liderami opinii kręcącymi się wokoło tej ekipy powiedzieli, ale sorry, ale my chcemy tych tematów. Wy mówiliście, że wy będziecie takim PiS-em tylko bez Kaczyńskiego, a jesteście tym, czym PiS straszył, że będziecie. Znaczy, niewątpliwie było takie oczekiwanie społeczne, że PiS to może już nie, bo jest obciachowy, bo już się 8 lat narządził, bo się zużył u władzy, bo obrósł w układ korupcyjne i tak dalej, ale wszystko wskazywało na to, że Polacy chcą. Nie tylko CPK-u. CPK jest tylko jakby symbolem ambitnej Polski, nazwijmy to tak. Że Polacy chcą, żeby Polska budowała terminal kontenerowy, magistralę wodną pozwalającą przesuwać handel na południe i w perspektywie odebrać ruch z Hamburga do Świnoujścia, bo Świnoujście ma dużo lepsze warunki naturalne. Hamburg jest portem bardzo niekorzystnie położonym, zawsze będzie droższy. Chcą, żeby Polska budowała koleje szybkie, no wszelkie rodzaju, tam dużo bym wymieniał, oczywiście jeszcze chodzi o te rury z Gdańska do petrochemii, no ale w każdym razie, żeby Polska się rozwijała, żeby była ambitna. I tu się zderzyło to oczekiwanie z zupełnie inną jednak narracją, nazwijmy to, tego salonu lewicowo-liberalnego, który jest takim najbliższym. Co jest lewicowego w tym podejściu? To jest bardzo mało lewicowe, powiedziałbym. Retoryka jest lewicowa. Znaczy ja się zgadzam, że on nie jest lewicowy w sensie sensu lewicy, natomiast lewicowy jest w sensie pozorowania. Z nawyku musiałeś uderzyć w lewicę. Nie, używam takiego określenia. No, nie wejdziemy, no, prawicowy to on na pewno. Nie wejdziemy w dyskusję o to, co jest lewicą, a co jest prawicą, bo po pierwsze będzie trwało wiele godzin, a po drugie wszystkich zanudzimy. Nie? Dobrze, więc pozwólcie państwo, że tak zawsze... Zacznie nam spadać oglądalność. Lewicowy w formie, liberalny w treści. Salon, który jest głównym zapleczem. Oczywiście to jest głównie lewicowość taka rozporkowa, tak zwana, jak to Amerykanie nazywają. Ale to główne zaplecze Donalda Tuska uważa, że jakiekolwiek takie pomysły na Wielką Polskę to jest, jak to oni mówią, gigantomania. Że w ogóle powinniśmy, to jest głupie, powinniśmy się wstydzić. Po co nam lotniska? Są w Niemczech lotniska. Donald Tusk mówi, że jedna z najgłupszych rzeczy, jaką powiedział, że on sobie może wziąć w samochód, wsiądzie, poleci na... Po co mu centralny port komunikacyjny, jak on sobie wsiądzie w taksówkę, na, nie wiem, gdzie on tam ma jechać tą taksówką i sobie poleci z lotniska i po co mu to? Czyli jakby takie...
dokładnie powtórka z sprzed 2015 roku, kiedy właśnie siłą Platformy Obywatelskiej była taka postawa: pokorne ciele, dwie matki z się, nie podskakujmy, mając 300 miliardów z Unii, to my tu sobie zrobimy akwaparki tego, a te 300 miliardów nam Tusk przywiezie, jak nie będziemy się stawiać, prawda, siedzieć cichutko, konsumować. Ten nastrój się zmienił. Te 8 lat rządów PiS-u jednak coś zmieniło, nie na tyle tego, żeby PiS utrzymać przy władzy. No i teraz wydaje mi się, że Tusk ma kłopot z tym i rozwiązuje ten kłopot tak, że chciałby, i to jest pytanie o media tradycyjne, że chciałby, żeby maksymalnie przekierować spór właśnie na Kamińskiego, Wąsika, na spór partyjny, plemienny. A PiS w to wchodzi, ponieważ no też ma ich temperament, ich ciągnie do tego, żeby się kłócić o sprawy plemienne, a nie o CPK. No. A trochę a propos tego, jak to jest, że ta Polska pisowska, nazwijmy ją konserwatywna, prawicowa, ale już błagam, nie wchodźmy w to, co jest prawicowa, co lewicą. Kiedyś zrobimy osobny... Już chciałem powiedzieć, osobno, że PiS nie jest żadną prawicą. Osobna dyskusja, no właśnie, zaczyna się. Kiedyś o tym pogadamy. Z partią niepodległościową. Święta, ale wracając do tego... PS-u przedwojennego. Ten zapyziały świat pisowski miał być konserwatywny w takim razie, bo niewątpliwie PiS pod wieloma sprawami konserwatywny jest. Pachnieć kruchtą, nie rozumieć rozwoju, być antymodernistyczny. A ten świat koalicji obywatelskiej Donalda Tuska i jego ekipy to miał być europejski, modernistyczny, nowoczesny, chcieć rozwoju, postępu, z pewnym obrzydzeniem, a przynajmniej dystansem patrzeć w przeszłość, którą odcinał, i miał być skierowany w świetlaną przyszłość. No i teraz elektorat i rozmaite środowiska popierające tą prawicę, tą zakapciałą, mówią: budujmy CPK, modernizujmy, budujmy różne rzeczy, elektrownie atomowe, energię odnawialną, tu, to, tamto, tamto. A ci, którzy mieli być tacy nowocześni, nastawieni na przyszłość, mówią: nie, to gigantomania, to schrzanione, to się nie da, tu się nie uda, a właściwie to inni mają to po cholerę nam. Bo dyskusja nie dotyczy tak naprawdę tego, czy to są poglądy prawicowe czy lewicowe, tylko tego, czy one są peryferyjne czy globalne. I tak w Polsce przedstawia się realny podział w rozmowie o rozwoju, modelach rozwojowych i polskiej gospodarce przyszłości. Znaczy, mamy konflikt między tymi, którzy ten postkolonialny model sobie bardzo głęboko zinternalizowali i nie są w stanie się z niego wyzwolić. I to wcale nie jest być może nawet sam trzon Platformy Obywatelskiej, do czego jeszcze wrócę, a między tymi, którzy już myślą o Polsce w bardziej globalnej perspektywie. I to też nie jest tak, że PiS jest taki świetny, jak wynikałoby to z pańskiego pytania. Tak? Tylko w obu środowiskach, jak sądzę, czy w obu tych partiach są przedstawiciele różnych tych skrzydeł i raz na górze jest bardziej tych zakompleksionych, a raz na górze jest tych bardziej suwerenistycznych. Natomiast Rafał powiedział, że CPK jest symbolem. On nie jest symbolem, on jest synekdochą. To znaczy w CPK-u zawiera się dużo więcej pewnych oczekiwań, roszczeń i... No, potem sobie można sprawdzić. Ci, którzy... Nie, to już czekam. CPK jest... zawiera w sobie coś większego. Mhm. Znaczy jest przykładem, elementem czegoś, co jest szerszym projektem. To oznacza słowo synekdocha. Tak? Mhm. Dlatego, że tutaj nie chodzi tylko o to, czy w Baranowie powstanie lotnisko. Tylko raczej chodzi o to, czy Polska jest w stanie wspiąć się wyżej w łańcuchu wartości produkcji i przeskoczyć na inny model, inny szczebel jakby konkurencyjności w gospodarce globalnej. I część, jak sądzę, polskich komentatorów czy analityków jeszcze tego nie rozumie i być może nigdy tego nie zrozumie, bo tak głęboko zachowali w sobie schematy myślowe z lat 90., że one nigdy ich nie opuszczą. I nie będę tu rzucał nazwisk, chociaż wszyscy wiemy, że chodzi o Witolda Gadomskiego i Leszka Balcerowicza. Inni natomiast, i tu mogę podać przykład, nie wiem, Marcina Piątkowskiego, profesora Marcina Piątkowskiego, którzy już myślą inaczej. I to jest też bardzo charakterystyczne. Polecam, bardzo polecam Złotą Erę. To tak się wcinam, ale tu się przypadkiem zgadzamy. To jest świetna książka i bardzo ciekawy profesor Piątkowski. Złoty wiek? Złoty wiek, tak. I zgadzamy się nie przypadkiem, a całkiem świadomie. Pomyliłem tytuł, przepraszam.
Trudno, dzisiaj, trochę zepsuje dyskusję. Dzisiaj o godzinie 19 w naszym programie Dwie lewe ręce pan profesor Piątkowski będzie. Gorąco polecam po naszej rozmowie sobie przełączyć na YouTubie na Dwie lewe ręce właśnie. I ten podział tak właśnie wygląda. Jeszcze potem znaczy, będzie jedna rozmowa i potem można przełączyć. Świetnie, bo będzie też Pola Matysiak, też znana obrończyni polskiego awansu cywilizacyjnego, za co należą jej się serdeczne gratulacje. Co więcej, nawet wczoraj kolega też znany z tego studia, Łukasz Warzecha, jej gratulował, co pokazuje, że w Polsce dokładnie ten podział nie przebiega pomiędzy lewicą i prawicą, co dowodzi mojej tezy. Nie, to znaczy, że jak ja to nazywam porozumieniem pod podziałami, kiedy spór dotyczy tak zwanych imponderabiliów, które różnie się interpretuje, to porozumienie pojawia się tam, gdzie mówimy o interesach, a rozwój gospodarczy jest w naszym interesie. Ciekawy jest ten wątek, ja bym to pociągnął. Polska jest rządzona przez zgredów, powiem sobie, jako 60-latkowi już prawie nie bardzo mi wypada tak mówić, ale zobaczcie państwo, no może do Ameryki, gdzie Biden z Trumpem rywalizują, jest nam trochę jeszcze tam paręnaście lat młodsze są nasze elity, no 10. Kiedy? Ale Polska jest rządzona przez zgredów, którzy zostali ukształtowali mentalnie w tym podziale, że Polska no to jest bida, nędza, syf. Może w wersji ta umownie prawicowej to nie nasza wina, to nasza krzywda, ale wszyscy się zgadzają, że tam na zachodzie to jest te. Jak Polak wyjedzie na zachód i się pyta w Anglii, czy w tym, gdzie tu jest w Niemczech, gdzie tu jest szybki internet, to jak ten było w hotelu Zacisze, ke? Co znaczy szybki internet? Jak chcę zapłacić blikiem, co to jest blik? To u was jest coś takiego, że cyferkami się płaci za ten? I ten człowiek wie, że tam jest brudno i syf w tych miastach. Tam jest ten... I właściwie nagle skąd te polskie kompleksy? Jedyny kraj po Chinach, który wedle Davos ma największy wzrost gospodarczy przez ostatnie 30 lat i utrzymał rok w rok wzrost gospodarczy. Dlaczego my mamy, co my sobie myśleć, że nie, gdzie my będziemy budować jakieś porty kontenerowe, dobra, jakieś elektrownie atomowe? No, to jest naprawdę podział. Trochę wróciliśmy do początku naszej rozmowy. Skąd ten antymodernistyczny rys wśród... No, trzonu rządzącej ekipy. Czy to jest niechęć? No bo takie jedno wytłumaczenie, które oczywiste się nasuwa, no bo jak zbudujemy elektrownię tą Peju nad morzem, no to tylko jedyne, że nie będzie imienia Lecha Kaczyńskiego, a poza tym to wszyscy będą mówili, że PiS wybudował. Z CPK będzie to samo, tak? Zaraz wyjdą politycy PiSu, wyjdzie Morawiecki z Horałą i powiedzą to my, tak? A Sasin będzie mówił nie, to ja. Oni będą mówili nie, to my, ale nikt nie będzie myślał, że to że to Tusk. I to jest jedno wytłumaczenie. Drugie jest takie, że rzeczywiście Niemcy nie chcą Bruksela, nie chcą konkurenci, jacyś nie chcą, Francuzi nie chcą. I w związku z tym, poprzez no, polityków gdzieś tam wykonujących ich zlecenia, to blokują. No, to jest ta taka pisowska bardzo częsta narracja. Czy to jest coś z tego, czy coś innego jeszcze? Powiem coś szokującego panowie, ale też nie jest tak, że Platforma Obywatelska zawsze była antymodernizacyjna. Wręcz przeciwnie, swego rodzaju geniuszem Donalda Tuska było sprzedanie Polakom bardzo dużego projektu infrastrukturalnego i inwestycyjnego w kostiumie igrzysk piłkarskich. Znaczy to się udało, to znaczy największe szarpnięcie cuglami minionej dekady było możliwe tylko dlatego, że opakowano to jako pomysł zrobienia tutaj igrzysk w piłkę. No, i że będzie fajnie, wesoło, wszyscy będą uśmiechnięci, wiadomo, to jest konieczny jakby element tutaj jakby też doktryny tej partii. I będzie pięknie. Wyszło, to było zresztą skopiowanie modelu portugalskiego, tylko im tam wyszedł chyba, no więcej zbudowali tych autostrad. Ale rozwój dróg ekspresowych w Polsce i dróg lokalnych, znaczy realnie za Platformy się bardzo udał, też nie można im tego odebrać. Co więcej, to zwracam na to uwagę chociażby Jakub Sawulski, który już nie pracuje w Ministerstwie Finansów, a szkoda, świetny ekonomista młodej, albo przynajmniej średniej generacji, gdy pokazywał, że były w Polsce tak naprawdę dwa epizody dużego zaciągania długu i emisji obligacji pod inwestycje właśnie i one dwa razy były sensowne. To znaczy właśnie w latach 2010-2011, kiedy Polska nie bała się sięgnąć po tę przestrzeń fiskalną, żeby realizować inwestycje pomimo panującego w Europie kryzysu. I ta kontrcykliczna polityka okazała się być może całkiem rozsądnym rozwiązaniem na tamte czasy. Na po raz drugi to oczywiście były tarcze covidowe i ten zastrzyk finansowy wymuszony przez pandemię. I dwa razy był to sensowny wydatek. Ludzie... Pamiętam,
pamiętasz, Rafał, my się kiedyś zgodziliśmy w programie na temat długu publicznego, właśnie ludziom też wtedy eksplodowały głowy i strasznie potem walili w nas gromy, ale ta fobia długu publicznego w Polsce też narobiła strasznej krzywdy. No bo u nas dług publiczny był brany, skoro wspomniałeś o panu Balcerowiczu, to w czasach Balcerowicza dług publiczny rósł na przeżarcie, no po prostu na ochronę partii przed utratą sondaży rządzących. No tak to było, dlatego generalnie oczywiście każdy dług jest zły, no ale umówmy się, bez kredytu, kto będzie zamiast czekać 40 lat, aż się będzie w stanie odłożyć na mieszkanie, to może jednak lepiej czasem wziąć kredyt i od razu mieć to mieszkanie i spłacać. No, więc platforma nie zawsze lepiej inwestować niż przeżreć albo rolować. No. Dla mnie, jeżeli mówisz o platformie, jaka ona zawsze była, to powiedziałbym, przełom platformy to był rok 2013. Nie, wcześniej, 2012 gdzieś, kiedy ewidentnie Donald Tusk dokonał wyboru, jadę do Brukseli. Jak do tego momentu był niezwykle sprawnym politykiem w wyczuwaniu nastrojów społecznych w Polsce i ich zaspokajaniu, tak od tego momentu przesunął, jakby radar przestawił na Brukselę i zaczął spełniać oczekiwania Brukseli, które wobec niego były. Co mu tam, pamiętam takie alarmy, jak tam darł szaty Roman Giertych, że to się skończy zwycięstwem PiSu, że przestawianie się na lewicową agendę, pakowanie w konwencję stambulską, że tego Polacy nie chcą, że chcą właśnie takiego Tuska, tego, co Tusk reprezentował przed 2012 rokiem, czyli ciepła woda w kranie, ani na prawo, ani na lewo. Tu są jacyś ekstremiści prawicowi, tu lewicowi, a my tu budujemy mosty dla pana starosty i tak dalej. Przestawienie tego wszystkiego spowodowało, że Tusk rzeczywiście karierę w Europie zrobił, natomiast jego partia przerżnęła wybory w 2015. Wszystkim obsesyjnym nienawistnikom Kaczyńskiego przypominam, że to Tusk uczynił Kaczyńskiego władcą Polski, bo jeszcze w 2013 roku pan Sienkiewicz, który wtedy był analitykiem, a nie udolnym policmajstrem, napisał takie, że Tusk będzie rządził w Polsce zawsze, ponieważ, cytuję, to jest słodki cytat, uwielbiam go, ponieważ trafnie rozeznał układ sił i właściwie się weń wpisał. I rzeczywiście to było prawda. Więc teraz jest pytanie. Myślę, zgadzamy się do tego, że oczekiwanie społeczne w Polsce jest takie, że chcemy, żeby Polska była ambitna. Używam określenia, które użył Jarosław Kaczyński. Może jest jakieś lepsze, ale nieważne. Natomiast pytanie, czy Tusk ma radar nastawiony na to, czego sobie życzą Polacy, czy ma nastawiony radar na budowniczych państwa unijnego, którego interesy są w tym punkcie całkowicie sprzeczne z interesami i oczekiwaniami Polaków. Ale w takim razie, jeżeli jest tak, jak mówicie, że to jest tak naprawdę emocja, ambicja, nie tylko chodzi o konkretnie ten projekt, tylko pewnego rodzaju marzenie Polaków o pewnym kierunku, w którym państwo będzie zmierzać, to może to jest też dobry sygnał dla tych tak naprawdę przeciwników budowy CPK w Platformie Obywatelskiej, bo może wystarczy trochę zmienić narrację, co już teraz się chyba dzieje, i budować ten port, ale niekoniecznie zbudować. Nie wiem, czy rozumiem pytanie do końca, ale ucieknę. Czy przyszłość nie będzie tak wyglądała, że on będzie, projekt będzie oficjalnie realizowany, ale nie będzie skończony? Przepraszam, że zmieniam kolejny rzecz, ale podpowiadasz Donaldowi Tuskowi rozwiązanie, na które on sam wpadł. Tak, należy wyjść na konferencję i powiedzieć, CPK będzie zbudowane. A jednocześnie co się dzieje w praktyce? Minął termin, wniosek o dofinansowanie z Unii Europejskiej szybkich kolei, które są częścią projektu, nie poszedł. Wojewoda Mazowiecki nagle wycofuje decyzję o lokalizacji. Pan Lasek jakiś tam robi ekspertów, audyty. To jest oczywiste, że przyjęto taką teraz tezę. Ponieważ Polacy tego chcą, to nie możemy otwarcie powiedzieć, że chrzanimy ich oczekiwania, przepraszam. Tylko będziemy udawać, że budujemy, ale obiektywne trudności. No niestety nie możemy, wpisał ktoś nie w tę rubrykę w papierach, prawda, coś tu cofnęło, no niestety staramy się, budujemy, ale na razie jesteśmy na etapie pracy. Musi tak być? Nie, nie musi tak być. Ja rzeczywiście chciałbym dać rządowi też pewnego rodzaju kredyt zaufania i dać im chwilę, żeby odpowiedzieli uczciwie nam na pytanie o ich plany rozwojowe, ich model rozwojowy i wizję tego, jak chcieliby te kluczowe inwestycje poprowadzić. Moim zdaniem jednak ten czas upływa bardzo szybko. Z tej klepsydry piasek się przesypuje, a nie pomaga obecność pana Macieja Laska w roli pełnomocnika do spraw budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego, bo jest on człowiekiem, który dał się poznać jako dość uprzedzony do tej idei jako takiej i nieskory do zmiany zdania, co
nie buduje zaufania do intencji czy zamiarów koalicji rządzącej na tym odcinku. Ale znowu, gdybym chciał być wobec nich uczciwy, spolegliwy i dać im ten kredyt zaufania, te mityczne, uznaniowe 100 dni, które niby powinno się dawać na sformułowanie swoich planów, to chciałbym ich zapytać, dobrze, ale w takim razie, które projekty mają waszym zdaniem priorytet? Co jest ważniejsze? Atom, gazoport, terminal zbożowy, CPK, kolej regionalna czy dużych prędkości, inwestycja Intela czy przeniesienie części produkcji zbrojeniowej w porozumieniu z Koreańczykami do Polski, elektromobilność, baterie czy może polskie software house'y. Oni mieli też 8 lat, żeby te wizje czy plany ukonkretyzować. Jest ich wielkim błędem, w każdym programie, ilekroć u was pojawiam, ten temat wraca, jest ich wielkim błędem, że tego nie zrobili i że teraz grają z naszą cierpliwością, nie prezentując dość jasnych odpowiedzi na w sumie nie aż tak trudne pytania. Można jeszcze próbować przewektorować nieco dyskusję i nie wiem, czy temu nie miał służyć bardzo zasięgowa, bym powiedział, wypowiedź Donalda Tuska wczorajsza. I tu uwaga na koniec, chciałbym panowie, żebyśmy zmienili na trochę temat. Bardzo bym prosił o tweet Donalda Tuska wczorajszy, a ja ten tweet przeczytam. Prezydent Duda, prezydent Trump dotrzymuje danego słowa. Prezydent Trump będę zachęcał Rosję do atakowania państw NATO. Może to jest właściwy temat na radę gabinetową, panie prezydencie. No, rzeczywiście, brzmi to bardzo poważnie, nie, bardzo... Nie brzmi bardzo, poważnie. Bardzo mocno. Zawsze miałem ochotę, czy pan Tusk sam sobie te tweety pisze, czy najął jakiegoś nastolatka, który mu tam to tweetuje. Oczywiście Donald Trump tak nie powiedział. Wszyscy wiemy, że ta wypowiedź była inna, że była to wypowiedź kontekstowa. Kontekst można znaleźć nawet na portalu Gazety Wywiadowej. Taki generalny inspektor Bundeswehry, Karsten Brauer się nazywał. On kilka dni temu udzielił wywiadu w Bildzie jakimś niemieckim, gdzie powiedział, że Niemcy się nie, ze swoich zobowiązań w NATO nie wywiążą. Mogą dać 35 tysięcy żołnierzy do wspólnej puli przygotowanych. No, gdy 35 tysięcy żołnierzy zgłosiło San Marino, to bym powiedział, bo że są dzielni. Gdyby Luksemburg, to bym powiedział, że to jest na miarę waszych możliwości. Ale jeżeli Niemcy oznajmiają, że oni potrzebują 2-3 lat, żeby być w stanie spełnić zobowiązania wobec NATO i w ogóle cieszcie się, że mówimy to szczerze, to wypowiedź Trumpa tego, że może fajnie by było, żeby was Ruskie zaatakowali, to jest od bardzo dawny spór. Niemcy są pasażerem na gapę w NATO. Nie płacą, nie modernizują swojej armii, dogadują się jednocześnie, są koniem trojańskim Putina w Europie, dogadują się z nim, sabotują wojnę na Ukrainie, jednocześnie usiłując stworzyć wrażenie, że oni są głównym pomagającym Ukrainie. I ten spór z Trumpem jest wielokrotny, od wielu lat się toczy. Natomiast tak, Polska Rada Gabinetowa będzie obradować na temat tego, co powiedział Trump. To jest taka, razem z tym tweetem Tuska, przypomnę, który tam republikanów w kongresie zaczął opatyczać, że wy tutaj, Reagan by się za was wstydzi. To jest taka wymiana przysług z panem ambasadorem Brzezińskim, który nie jest ambasadorem Stanów Zjednoczonych w Polsce, tylko ambasadorem Partii Demokratycznej i on się wtrąca w polską politykę, autoryzując autorytetem Stanów Zjednoczonych łamanie prawa przez Bodnara i innych. A Tusk się z kolei jakby pokazuje ten, że my tutaj jesteśmy antytrumpistami, a PiS to są trumpiści, więc walcie w PiS, prawda, bo to jest taka swego rodzaju międzynarodówka, przepraszam, lewicowo-liberalna. Lewicowa oczywiście. Nie dyskutujemy. Lewicowo w sensie używanych... Jakub Dymek jest innego zdania, nie wchodzimy w tą dyskusję. Ja wiem. Znaczy, spisaliśmy protokół rozbieżności, ale to jest trochę też takie, wydaje mi się, że to, o czym wspominałem, no szuka, stara się Tusk za wszelką cenę ten emocje plemienne przywoływać, żeby przykryły po prostu takie sprawy, jak na przykład właśnie niejasną grę wobec CPK-u. A czy to jest dobra ścieżka z perspektywy już takiej pragmatycznej dla Donalda Tuska? On rzeczywiście zaczyna coraz częściej wytaczać działa przeciwko republikanom, przeciwko Trumpowi. Jedna króciutka uwaga, bo słuchając naszego programu można by odnieść wrażenie, że PiS z kolei wszystko robił dobrze, począwszy od CPK-u po ułożenie relacji ze Stanami Zjednoczonymi, więc chciałbym, żeby też takie wrażenie mylne nie powstało, że jesteśmy po 8 latach, polityki bezbłędnej w dziedzinie... Jak się wszystko dobrze robi, się nie przegrywa wyborów. Chciałem dla porządku to powiedzieć, żeby jednak to nie zostało przemilczane, bo ja mam wrażenie, że obydwie
obydwa te człony polskich jakby elit politycznych, ta pisowska i ta platformerska, cierpią na poważny kompleks jakby Stanów Zjednoczonych i nie są w stanie wyjść z pewnej fazy głęboko infantylnej. I ona się tylko różnie przejawia. To znaczy przejawia się z jednej strony przez padającego na kolana pana prezydenta Dudę w Waszyngtonie, po agresywnego czy takiego napastliwego werbalnie premiera Tuska, ale moim zdaniem to są dwie twarze podobnego infantylizmu. No i całe jego otoczenie padające na kolana przed ambasadorem. To też, o tym pisałem wielokrotnie, że aż wydaje mi się tak banalne, że aż zapomniałem wspomnieć. Oczywiście prawda. Ale do czego zmierzam? Mam wrażenie, mam wręcz nadzieję, że słowa pana prezydenta Trumpa, kandydata na prezydenta Trumpa, być może niewykluczone, że przyszłego prezydenta USA, wybudzą Polskę z pewnego stanu naiwnego idealizowania USA i zmuszą nas do realnej dyskusji strategicznej o tym, jaką wizję obronności realizujemy, jaką wizję bezpieczeństwa państwa i jaką wizję suwerenności w gruncie rzeczy realizujemy. Ponieważ absurdem jest, żeby jakiekolwiek dojrzałe państwo kształtowało swoją politykę obronną w odpowiedzi na to, co na wiecu wyborczym mówi kandydat jednej lub drugiej partii w Stanach Zjednoczonych. To jest niepoważne. To znaczy, gdybyśmy pomyśleli o tym, że nie wiem, Izrael, tak, albo Szwecja, albo Francja, albo nawet, nie wiem, Egipt traktuje swoją obronność i podejście do bezpieczeństwa własnych granic, własnego społeczeństwa tak naprawdę w zgodzie z tym, co na wiecach mówią kandydaci partii republikańskiej czy demokratycznej w Stanach Zjednoczonych, no to potraktowalibyśmy to jednak jako delikatnie mówiąc niepoważne. W Polsce to się dzieje. I ja chciałbym, żeby ta dyskusja o tym, co naprawdę mówi się o strategii dzisiaj Stanów Zjednoczonych wobec Europy, w samych Stanach Zjednoczonych, wreszcie do Polski zawitała. Są środowiska, które ją próbują przybliżać, są pojedynczy komentatorzy czy analitycy, którzy to robią, ale znowu to jest coś, czego brakuje w mediach, ponieważ, i przepraszam za długą wypowiedź, ale obiecuję, że będzie tego warta, ponieważ przekonanie, że Europa musi bronić się sama, nie jest już dzisiaj w amerykańskiej polityce marginesem, ale poglądem wyznawanym przez zarówno realistyczną lewicę, jak i prawicę, który jest w ofensywie. To przekonanie, że Europa musi dźwigać na sobie ciężar dozbrojenia Ukrainy i odpierania Rosji, aby zluzować Amerykę na okoliczność ewentualnego konfliktu na Pacyfiku, jest dzisiaj w USA mainstreamem. Więc w tym sensie prezydent Trump mówi dużo bardziej wulgarnie, czy dużo bardziej obcesowo i chuligańsko, coś, co nie jest wcale poglądem dzisiaj w USA radykalnym, oszołomskim, czy wręcz niepopularnym, jest dokładnie odwrotnie. Dzisiaj to jest główny nurt myślenia, czy staje się to powoli głównym nurtem myślenia o obronności. Ja mam wrażenie, że w obozie prezydenta Dudy dochodzi już do pewnych przewartościowań, i chętnie bym o tym porozmawiał kiedyś. Natomiast w obozie premiera jak pan to mówił, jeszcze nie. Jak pan to mówił, to zaświtała mi taka krótka myśl. Mamy przeanę. Ale nie jesteśmy na to skazani. To nie jest tak, że elity nie mogą się poprawić. Tak? Nie. To nie jest tak, że można dyskusję podnieść na lepszy poziom. To nie jest tak, że można dokonać wyższego rodzaju refleksji. CPEK tego dowodzi paradoksalnie. Tak? Bo nagle okazało się, że jesteśmy w stanie rozmawiać o inwestycjach. Ja się nie zgadzam, że mamy przekichane, powiedzmy, to chciałeś powiedzieć. Tak? Właśnie, że... Przechlapane. Ale skoro warto w takim razie przypomnieć też o tym, że CPEK to jest projekt wojskowy. Przecież to, o czym generał Andrzejczak przypomniał. Bardzo jasno, wyraźnie i stanowczo. Także nawet pan Kobosko z Polski 2050 napisał takie tweeta, ojej, rzeczywiście to ma znaczenie. Przynajmniej litość boską, jeżeli wojna się zbliża, nie ma się co ukrywać, miejmy nadzieję, że do niej nie dojdzie, ale nie dojdzie tylko wtedy, jeżeli będziemy do niej dobrze przygotowani. To jeżeli mają Amerykanie jakieś poważniejsze siły do Ramstein wysyłać i stamtąd one muszą lądem dojechać do Polski, to wtedy rzeczywiście mamy przekichane. No ale tu się znowu pojawił argument, zostało to odwrócone na drugą stronę, no bo pojawił się argument, że nie budujmy w takim razie jednego wielkiego lotniska, bo skończy jak ten wielki ukraiński Antonow, którego z miejsca Rosjanie rozwalili i wszystkie duże miejsca, tylko zbudujmy dużo małych, bo jedno duże to nam z miejsca, rozwali. Tak, i taki wielki samolot amerykański będzie rozładowywał się na wysokości 1000 metrów na małe samolociki, które po jednym czołgu tutaj do tych małych lotów. To jest jakiś pomysł, bardzo lemoski, broń dyspersywna on to nazywał, dlatego jest między innymi... Nawet się dostosowałem. Dlatego między innymi jest ta lokalizacja, że nie jak sobie z jakichś powodów, myślę korupcyjnych, ktoś wymyślił lotnisko w Modlinie, które jest tuż przy ruskiej granicy, tylko właśnie CPK jest w tej zachodniej części kraju, właśnie dlatego, że daje to przestrzeń do zatrzymania ewentualnego uderzenia powietrznego rosyjskiego na CPK. A czy nie zrobiło się tak, że Putin nam zagraża, co chyba jak tutaj siedzimy, wszyscy uznamy za fakt, chociaż nie do końca wiemy, jak realne jest to, że może nas zaatakować.
W związku z czym jedni twierdzą, że należy budować CPK, ponieważ Putin nam zagraża. Drudzy twierdzą, że nie należy budować CPK-u, ponieważ Putin nam zagraża. Jedni twierdzą, że należy budować, rozwijać infrastrukturę tutaj, albo w ogóle rozwijać. Drudzy, że nie należy. Znaczy, właściwie, że Trump powinien wygrać, albo nie powinien wygrać. No w tym przypadku właściwie Donald Tusk okłada Andrzeja Dudę Trumpem, żeby odwrócić tak uwagę od całej tej chryi związanej z CPK-iem. Że przy okazji tego realnego zagrożenia putinowskiego, w gruncie rzeczy wszyscy je wykorzystują w taki sposób, że już właściwie nie wiadomo, co służy krajowi, a co nie, jego bezpieczeństwu. Znaczy, to jest zwyczajnie niepoważne. Nie wiem, co więcej można o tym mądrego powiedzieć. Znaczy, ja nie do końca rozumiem, muszę wam powiedzieć uczciwie. Znaczy, co prowadzi Donalda Tuska do tych powtarzalnych, takich personalnych ataków na Donalda Trumpa nie od wczoraj, tylko od kiedy był przewodniczącym Rady Europejskiej. Znaczy, skąd się, czy to jest przekonanie, że za to zdobywa się punkty w debacie publicznej czy u swoich politycznych kibiców? Czy za tym stoi jakiś głębszy plan? A może w jego środowisku, w środowisku politycznym jego? Nie. Którego, czy u patronów. Stoi... Ja bym powiedział u politycznych patronów. Miałem na myśli europejskie środowisko polityczne. Czy za tym stoi jakiś plan, którego ja nie rozumiem. Natomiast nie jest to poważne właśnie dlatego, że jeżeli... Polska, polskie elity polityczne dzisiaj rządzące uważają ewentualną prezydenturę Donalda Trumpa za zagrożenie, to powinny się, mówiąc kolokwialnie, dość mocno szykować na trudne 4 lata i mieć dla nas, obywateli tego kraju, obywateli Polski, odpowiedź na to, co w takim razie zrobimy. Natomiast te twitterowe połajanki temu nie pomagają. I tu wracam do pana prezydenta Dudy. Czy się go lubi, czy nie, czy się uważa, że jest mądry, czy że jest głupi, to jest drugorzędne. Ja przynajmniej widzę w jego przekonaniu, w jego myśleniu, w jego wypowiedziach jakieś przewartościowanie i ustawienie się pod to, że kolejnym prezydentem będzie Donald Trump i że trzeba będzie z nim, mówiąc kolokwialnie, dealować tak lub inaczej. Nie widzę podobnej refleksji w żadnym stopniu u pana ministra Sikorskiego, pana premiera Tuska czy pana marszałka Hołowni i to mnie osobiście niepokoi. Jest dla mnie w ogóle niepokojące, że przypadkowe osoby z Twittera dzisiaj mają większe rozeznanie w amerykańskiej strategii, polityce międzynarodowej i dyskursie amerykańskim na temat spraw obronności niż część czołowych polityków zajmujących najważniejsze funkcje w państwie. To nie jest dobra sytuacja. Aczkolwiek ona być może ma... taką pozytywną stronę, że jeżeli na Twitterze, jeżeli w mediach społecznościowych, jeżeli wśród dużej części społeczeństwa jest sporo osób, które zaczynają się interesować i w to wgryzać, to przynajmniej lepiej będą tym politykom patrzeć na ręce, przynajmniej niż to drzewiej bywało. Być może o tym też mówi nasza sonda, w której zadaliśmy państwu pytanie, czy ten cały kryzys związany i dyskusja związana z CPK zaszkodzi rządowi. Tak, odpowiedziało 57% z państwa, nie odpowiedziało 43% z państwa. Dziękuję serdecznie panom. Dzięki. Dzięki wielkie. A państwu nie dziękuję. Zaczekajcie, szanowni państwo, za chwilę debata z politykami. Paulina Matysiak, Grzegorz Napieralski i moja skromna osoba. Temat znany. Nie będziemy wyważać otwartych drzwi. Rozmawiamy oczywiście o CPK-u. Zostańcie, szanowni państwo, i do zobaczenia za chwilkę. Stop fake newsom. Chcecie wiedzieć, jak to jest z tym CPK? 2017 rok. PiS bez żadnych konsultacji podejmuje decyzję o budowie CPK. 2018 rok. PiS w tydzień przepycha specustawę, bo inaczej nie potrafi niczego budować. 2020 rok. PiS ustala nierealny harmonogram. Według niego już za 3 lata to lotnisko powinno być gotowe. 2023 rok. Koalicja 15 października wygrywa wybory i zaczynamy rzetelną pracę nad projektem CPK. Dzisiaj nie ma dyskusji, czy CPK powstanie. Dzisiaj jest dyskusja o tym, kiedy i w jakiej konfiguracji. Pracują nad tym najlepsi specjaliści, a nie partyjni nominaci. Centralny port komunikacyjny to projekt, który musi powstać. Ponad podziałami Polacy chcą realizacji tej historycznej w dziejach Polski inwestycji zapoczątkowanej przez rząd Prawa i Sprawiedliwości. CPK to szereg korzyści w wielu obszarach, takich jak gospodarka, logistyka, infrastruktura, turystyka, obronność czy pozycja Polski na arenie międzynarodowej. Tysiące nowych miejsc pracy czy wielomiliardowe wpływy do budżetu państwa. Na to zasługują Polacy. Eksperci nie mają wątpliwości. To strategiczna inwestycja. Niestety ekipa Donalda Tuska na siłę szuka powodów, aby wstrzymać projekt. Nie ma żadnych realnych perspektyw, żeby to lotnisko powstało. Maciej Lasek został pełnomocnikiem do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego. Będzie odpowiadał za audyt przedsięwzięcia. A jeszcze tak niedawno swoje wpisy oznaczał hashtagiem Stop CPK.
ponad podziałami. Dla dobra Polski powiedzmy tak dla CPK. Zgodnie z zapowiedzią, drodzy Państwo, tym razem decydenci i zapytamy się decydentów, czy port lotniczy, centralny port komunikacyjny powstanie, czy nie. Paulina Matysiak, Lewica, Grzegorz Napieralski, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry, witam serdecznie. Koalicjanci, ale nie w tej sprawie. No tutaj jeszcze się nie dogadaliśmy, ale ja głęboko wierzę w to, że uda się ustalić taką wspólną linię dla dobra naszego kraju, bo osobiście uważam, że centralny port komunikacyjny to inwestycja bardzo ważna, kluczowa, też z perspektywy rozwoju naszego państwa. Ja tę inwestycję popieram, przyglądam się z uwagą, co się dzieje wokół działań związanych z samym CPK i tam, gdzie trzeba, to punktuje także ministra Laska. No właśnie, pani poseł, i jak ja obserwuję na Twitterze głównie, czy na platformie X, tym głównym nieszczęściu, z którego wszyscy dziennikarze już tylko i wyłącznie czerpią informacje, to zauważyłem, że pani zyskuje bardzo szybkie zasięgi i popularność na tym temacie, ale też nie jestem pewien, czy swojej strony politycznej, bo pani staje się gwiazdą pisowców. Nie, to moim zdaniem to jest źle postawiona sprawa, bo ja mam takie też przekonanie, że sklejanie tego projektu z Prawem i Sprawiedliwością jest niewłaściwe. To jest projekt polski, który powinien nas łączyć ponad podziałami. I ten projekt popierają osoby z bardzo różnych ugrupowań, wyborcy różnych ugrupowań, także Platformy Obywatelskiej. Jasno o tym piszą. I to jest kluczowe, bo pewnie za chwilę przejdziemy do dyskusji na temat zasadności samego projektu, tego, czemu warto go dalej kontynuować i nie zaprzestawać i nie torpedować tych działań, które były już zaplanowane. To, że w kampanii wyborczej my wszyscy, Platforma Obywatelska, PSL, Polska 2050, Lewica, obiecywaliśmy Polakom to, że skończy się wiele z tego, co przyniósł ze sobą PiS, że w końcu będziemy ze sobą współpracować, będziemy działać na rzecz dobra ojczyzny, będziemy rozwijać nasz kraj. I mam takie poczucie, przekonanie, to zresztą widać, jak się poczyta komentarze, czy też komentarze osób, które podpisały się też pod taką oddolną petycją w sprawie kontynuacji tego projektu, dostępnej chyba na stronie takdlarozwoju.pl, że ci ludzie chcą rozwoju naszego kraju, że to jest potrzebne, widzą w tym potencjał, chcą się rozwijać, chcą być dumni z Polski. Nie mają takiego poczucia, że tego się nie da zrobić, wręcz przeciwnie, da się to zrobić. Chcemy, żeby taki port powstał w centralnej Polsce i jasno dają temu po prostu wyraz. I wydaje mi się, że po prostu strona rządowa może być tym nieco zaskoczona. Znaczy, my już mamy dość tych takich naparzanek, nawalanek dotyczących bieżącej polityki. Chcemy dyskutować o tym, co jest ważne, co jest kluczowe, o takich sprawach jak energetyka. Tutaj mamy konsensus i mamy zgodę i bardzo wysokie poparcie społeczne o takich sprawach właśnie jak centralny port komunikacyjny, czy kwestia naszego po prostu bezpieczeństwa. Denerwuje was, panie pośle, Lewica, koalicjant, który zachowuje się w sprawie CPK, można powiedzieć, na swój sposób nielojalnie, bo powinien też mówić, po co nam to, Putin nam to zbombarduje, gigantomania, wymysły pisowskie, w ogóle to nieprzygotowane, zróbmy dużo małych lotnisk albo nic innego nie zróbmy. No a tutaj pani posłanka, koalicjantka wychodzi i mówi, nie, potrzebny jest ten port lotniczy. Nie, wcale nas nie denerwują, wręcz przeciwnie, bardzo dobrze nam się współpracuje, ale pan minister Lasek powiedział bardzo dokładnie, pokazał, jaki był harmonogram prac PiSu. Tak naprawdę nic się tam nie wydarzyło wielkiego. No i powiedział, że przecież my się z tego nie wycofujemy. Znaczy, obiecaliśmy Polakom jedną rzecz, audyty, tak naprawdę, że przejrzymy te inwestycje. Ale u was jest tak, że zależy, kto wyjdzie, to mówi co innego w tej sprawie. Trochę historii, przepraszam, ale muszę do historii, bo to nie jest pisowski projekt, tylko w ogóle idea takiego portu komunikacyjnego pojawiła się w latach 70. ubiegłego wieku. To myśmy od dziesiątek lat o tym dyskutujemy. To jeszcze dopiszę jeden kawałek historii, ponieważ ja jestem z Łódzkiego i bardzo często podróżowałem właściwie od dziecka między Łodzią a Warszawą, a także między Łodzią a Okęciem, ponieważ moja rodzina jest rozsiana po Polsce. I rzeczywiście pod koniec lat 80. to był bardzo popularny temat w łódzkiej prasie, że powstało takie lotnisko, które połączy te dwa miasta. No i wy teraz nie chcecie tego lotniska, kiedy powstało. Nie chcemy tego, co działo się za Prawa i Sprawiedliwości. Znaczy, nie chcemy. No ale za Prawa i Sprawiedliwości zaczęli je budować. No gdzie?
No, nie, no, ale Maciej Lasek pokazał wszystko bardzo dokładnie na tych karteczkach. Decyzja, kiedy zapadła, ustawa przegłosowana i nic się więcej nie wydarzyło. Oprócz tego, że ludzie zarabiali olbrzymie pieniądze, były dziwne ekspertyzy, były wysiedlania ludzi za niegodne dla nich pieniądze, były konflikty tak naprawdę. A ile osób zostało wywłaszczonych przy tym projekcie? Jest pan w stanie powiedzieć? Nie, nie jest, to nie mam tych danych. Więc... Bo żadna jeszcze osoba nie została wywłaszczona. No ale ja rozumiem, że może tak być, tylko proszę pamiętać, jak były... Nie, to były... chyba nie warto mówić, że są wywłaszczone osoby, skoro jeszcze nikt ale... nie został wywłaszczony. Ja chciałbym mieć tam działkę, że mnie tak wywłaszczali, szczerze mówiąc. No właśnie nie, bo ci ludzie przychodzili na... Ja nie jestem członkiem Komisji Infrastruktury, więc ja nie uczestniczyłem w tych spotkaniach, ale przecież były relacje z tych we wszystkich mediach. No przyjeżdżali ludzie, gdzie na przykład mieli swój dom, który był warty 300-400 tysięcy, a dostawali od rządu 150 tysięcy za domu, miała być kolej szybkich prędkości. I oni się na to nie godzili, bo co kupić za 150 tysięcy? W tamtych czasach 2018-2019 rok, jak była ta idea, zaczęła powstawać. Tak? Więc naprawdę było bardzo dużo tych konfliktów społecznych między rządem a Polkami, Polakami. Tutaj liczę, że Lewica też się wstawi za nimi, bo oni powinni dostać, tak jak było w latach 2012-2011-2010, kiedy budowano pierwsze potężne takie inwestycje autostradowe i drogi szybkiego ruchu. No jednak nie było takich konfliktów. No nie przyjeżdżali Polacy, nie przyjeżdżały Polki na Komisję Infrastruktury. Mówili, wywłaszczyli i chcieli dać za mało albo dali za mało. No dobra, nie było takich problemów. Panie pośle, czy to nie jest trochę tak, jakby przyszedł PiS i powiedział, no, jeżeli chodzi o te elektrownie atomowe, to za rządów Platformy Obywatelskiej i Aleksandra Grada niewiele zrobiono w tej sprawie. Właściwie no nie ma jeszcze nawet tych wszystkich tam badań, tych regionalnych, czy jak to się tam nazywa, gruntu. W związku z czym nie ma konsensusu z tymi społecznościami, to właściwie jest taki projekt porządnie jeszcze nie rozpoczęty, to my go w ogóle nie robimy i olewamy. To nie jest trochę tego rodzaju argumentacja. No nie, no bo jak popatrzymy w ogóle projekt budowy, tak już na bardzo, bardzo poważnie, budowy elektrowni atomowej rozpoczął się w 2010-2011 roku. Wtedy rozpoczęła się poważna debata w Polsce, dyskusja na poziomie rządu, parlamentu, ale również społeczna, dotycząca alokowania i czy znalezienia miejsca dla elektrowni atomowej. Była też poważna wtedy dyskusja dotycząca elektrowni atomowej, czy już nawet ją wybudujemy. Pytanie w jakiej technologii, bo to była kolejna kwestia. Czy na przykład nasze sieci przesyłowe są dzisiaj gotowe, żeby taką energię przyjąć i rozprowadzić ją po Polsce. To była naprawdę poważna dyskusja i poważna debata. Przegraliśmy te wybory, bo to nie była debata na pół roku, na rok. Tak? Przegraliśmy te wybory, mówię jako wtedy Koalicja Platforma Obywatelska PSL. Te formacje przegrały wybory. PiS powiedział, że wraca do tego tematu i że będzie go kontynuować i to zrealizuje. 8 lat minęło i nic się nie wydarzyło. No nic. Jeżeli chodzi o elektrownie atomowe. Tak, coś się wydarzyło? No chyba całkiem sporo. No co, na przykład? Chcę zamienić programów w program o elektrowniach atomowych. No ale są wybrani oferenci i partnerzy z kilku krajów. Są właśnie wspomniane badania środowiskowe, decyzje lokalizacyjne. Tam się naprawdę całkiem sporo. Są powołane spółki. Tak naprawdę już były w gruncie rzeczy terminy budowy. Są wybrani partnerzy, podwykonawcy, kilkudziesięciu podwykonawców dla tych spółek. Jest stworzone jedne konsorcjum w Koninie, drugie konsorcjum Peju nad morzem z Amerykanami. Jest do tego dosyć szybko rozwijane dwa bardzo nowatorskie projekty tych małych. Małych nie mówmy, bo ABW powiedział, że ten projekt absolutnie zagraża bezpieczeństwu energetycznemu państwa polskiego. Nie wiem, czy pan wie, że właśnie kilka dni temu w ten projekt zaczęła wchodzić Słowenia. Wchodzą w niego Czechy, Węgry, zaczęła wchodzić Słowenia. Ale warto też chyba powiedzieć, że w ogóle ta koncepcja samych SMR-ów to jest pewna propozycja też badawcza, bo one jeszcze nigdzie nie funkcjonują i faktycznie nie zasilają. Wspierana ostatnio przez Komisję Europejską i wspierana przez rząd amerykański. Ale jest bardzo dobrze, że my w ogóle jakby się takim rozwiązaniom przyglądamy, bo być może będziemy mogli z nich w przyszłości skorzystać, ale nie można na nich oprzeć bezpieczeństwa energetycznego. Natomiast w kontekście samej elektrowni jądrowej jedno tylko zdanie. Myślę, że tu można naprawdę, tu się zgadzam, można wiele zarzucić Prawu i Sprawiedliwości, że też było bardzo takie powolne, jeżeli chodzi o działania w tym temacie, ale piłeczkę można odbić też do Platformy Obywatelskiej, bo jak przypomnimy sobie słowa Donalda Tuska, to on mówił, że w 2020 roku będzie w polskich gniazdkach płynął prąd z elektrowni jądrowej. Ani Platforma nie wybudowała tej elektrowni, ani PiS jej nie wybudował i mam nadzieję, że w końcu w ciągu najbliższego czasu ruszy ta budowa i koalicja rządząca dopilnuje tej inwestycji, bo ona jest też niezbędna dla naszego kraju. Ani generał Jaruzelski, który kiedyś zaczynał jako pierwszy budować, a nawet Edward Gierek już zaczynał budować. Jak to się skończyło. Pani poseł. Ale nawet za czasów PRL-u
nawet zaczęto chyba, jeżeli dobrze pamiętam, lać fundamenty, tak? No tak, oczywiście, że tak. Znaczy problem z elektrownią atomową jest taki, bo pan mówi, że wiele rzeczy zostało wykonanych, zgoda, tylko najważniejsza w tej kwestii jest po pierwsze technologia i reaktory, które je wybuduje, tak? No, czy mamy kilku tak naprawdę potencjalnych producentów tych technologii? To są Francuzi, to są Amerykanie, to są Chińczycy i oni dzisiaj są najważniejsi na rynku. No i pytanie, którą technologię my wybierzemy, tak? Którą zastosujemy u nas, bo reszta tak naprawdę to jest tylko beton. Pełna zgoda, aczkolwiek przyjęliśmy linię, no w gruncie rzeczy jednych z dwóch najbardziej doświadczonych oferentów na świecie, no bo Westinghouse uchodzi za najbardziej doświadczoną firmę, a sam Westinghouse zarzuca Koreańczykom, że najlepiej na świecie ukradli jego technologię. No w związku z tym również są bardzo doświadczeni. Drodzy Państwo, obiecuję, że Was zaproszę do drugiej rozmowy, dobra, jak będziemy się wracamy do CPK. Elektrownie jądrowe. Wracamy do lotniska i do CPK, do całego tego projektu, tego hubu. A pani poseł, czy Lewica nie umościła się w trochę takiej wygodnej sytuacji, że my krytykujemy rząd, no nie krytykujemy koalicji, bo jesteśmy koalicjantem, ale krytykujemy rząd, partnera, bo i tak niewiele od nas tak naprawdę zależy nie, w tej sprawie. To nie jest prawda. Myślę, że tutaj warto zajmować stanowisko, które jest po prostu słuszne i które jest polską racją stanu. Ja a propos jeszcze tych wywłaszczeń, bo pan poseł do tego nawiązywał, to może uściślimy fakty. W tym projekcie, jak do tej pory, jeszcze nikt nie został wywłaszczony. 1300 hektarów, które zostały kupione pod budowę samego lotniska, były zakupione w programie dobrowolnych nabyć. Po raz pierwszy taki program został uruchomiony, więc te osoby, które sprzedawały swój majątek, swój dom, swoją ziemię, sprzedawały to absolutnie dobrowolnie. Natomiast jasne jest, że do wywłaszczeń na pewno dojdzie. Nie ma żadnej inwestycji, dużej inwestycji publicznej bez wywłaszczeń i to jest oczywiste dla nas, dla mnie jako posłanki Razem, że te wywłaszczenia muszą być po prostu sprawiedliwe, tak żeby nikt ale nie dla został, nas, ale dla nas nie również, został, żeby nie został pozostawiony ale, sam sobie, więc tutaj myślę, że ale mamy ale to się już działo w Polsce, ale w czasie budowy autostrad ale i pani nie było tych protestów. O ale, pani proszę, ale, ale Platforma Obywatelska, czy Koalicja Obywatelska bardzo często podkreśla dramat. Zastanawiam się, czy użyć słowa rzekomy, i to jest jednak trochę dobre słowo w tej sytuacji. Rzekomy dramat ludzki, który odbywa się w Baranowie i w okolicach, związany z budową hubu lotniczego, czyli właśnie wywłaszczenia i tak dalej. Przepraszam, ale to jest narracja, nieprawda? Ale no nie, no, no to, no to nie mam przy sobie akurat dzisiaj tych dokumentów, ale na przykład z Wielkopolski zgłosiła się do mnie duża grupa ludzi przez moją rodzinę, która tam mieszka, która była na spotkaniu z ministrem Horałą chyba, już nie pamiętam z kim, nie ma znaczenia to, ale z kimś przedstawicielem rządu w sprawie właśnie debaty o CPK, gdzie przedłużono mi jakieś perspektywy wykupu ich ziemi, tych właśnie no i oni byli wszyscy w 100% z tego spotkania wyszli niezadowoleni. I to nie jest tak, że my wymyśliliśmy sobie tą narrację, żeby coś straszyć i tak dalej, tylko jednak tak się faktycznie działo. Jak pana rodzina tego pewnie nie lubi. Ale nie, moja rodzina nie była wywłaszczona. Przez moją rodzinę ci ludzie do mnie trafili po prostu. Ale ja myślę też, że bądźmy, panie pośle, też uczciwi. Kiedy były budowane autostrady i dochodziło do wywłaszczeń, trudno, żeby ktoś był zadowolony z tego, że jest. Ale słyszała pani wtedy o takich protestach, jak były? Były protesty przy każdej drodze. Nie były. Były przy każdej drodze. Proszę sobie sprawdzić, jeżeli pan chce, to ja panu zrobię listę, jakie miały miejsce protesty no, podczas budowy autostrad. Ale ja bym chciał powiedzieć jedną rzecz. Lewica tym bardziej powinna być po stronie ludzi, a nie po stronie biznesu. Tak? No więc to, ale panie, to, że my mamy taką wrażliwość, pani poseł, taką wrażliwość wobec ludzi, to chyba dobrze, tak? No, bardzo dobrze, no dobrze że wszyscy jesteśmy po stronie mieszkańców. No bo, właśnie, no to zgadzamy się konfliktu z tym, w ogóle. Zgadzamy się z tym, że w sytuacji, kiedy dochodzi do wywłaszczeń, te osoby muszą dostać godną rekompensatę za swój po prostu majątek. To jest chyba oczywiste. Natomiast warto po prostu też nie manipulować faktami, bo jak na razie nikt jeszcze wywłaszczony nie został. Mamy opóźnienia w tym projekcie. Już teraz mamy opóźnienia i mimo, że dostajemy informacje, które są już takie mocno zniuansowane, bo mamy z jednej strony wypowiedź premiera Tuska, który chyba w Mrągowie
mam to właśnie projekt, który nazywa się CPK, przeprowadzimy w interesie Polski za publiczne pieniądze policzone co do grosza. Tak. Cytuję. Ostatnio mówił pełnomocnik do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego, pan minister Lasek, o tym, że to nie jest kwestia, czy CPK powstanie, tylko kiedy i tak dalej. Natomiast już ale z drugiej strony tym, słyszeliśmy takie głosy, że nie należy tego budować, bo Putin zbombarduje. Spokojnie. Znaczy w sensie też nie straszmy Polaków. Każda pewnie duża inwestycja może być zagrożona w wypadku wojny, bo do niej nie doszło. Natomiast jeżeli chodzi o te opóźnienia, no to mamy sprawę jasną. Mamy wstrzymywaną decyzję lokalizacyjną przez wojewodę mazowieckiego. Nie były złożone wnioski przez Ministerstwo Funduszy, przez ministra Laska, który nam w Sejmie opowiadał o tym, że te wnioski były niedojrzałe, to chyba dokładne słowo, którego użył pan minister, i że były źle napisane. Natomiast dzisiaj ja w Gazecie Wyborczej, w wywiadzie, którego udzielił pan minister Lasek, czytam, że oni wstrzymali ten wniosek. Wniosek o węzeł CPK, który jest potrzebny do tego, żeby już pomijając kwestię, czy wy będziecie chcieli zrobić to lotnisko, czy nie, jest potrzebny, bo przez to miejsce będzie przechodziła kolej dużych prędkości. I został wstrzymany z powodów po prostu politycznych. Nie został złożony wniosek na kolej dużych prędkości między Warszawą a Łodzią. I ja się zastanawiam, dlaczego państwo nie chcecie sięgać po środki unijne. Nie ma środków budżetowych na ten cel. To jest inwestycja, która jest potrzebna od lat. To połączenie między Warszawą a Łodzią naprawdę jest mocno obciążone. Tam jest potrzebna linia dużych prędkości. Słynny Y, opracowana koncepcja jeszcze za poprzednich rządów PO-PSL Platformy, która ma być zrealizowana, w zasadzie już powinna dawno być i funkcjonować. Ten projekt został też przez was na końcu zarzucony. Potrzebujemy tej inwestycji. Uspokoję panią poseł, bo też się bardzo denerwuję niepotrzebnie w ogóle. Po pierwsze, obiecaliśmy jedną rzecz i tego będziemy absolutnie bronić, że przejrzymy każdy dokument po kolei, nie będziemy składali dokumentów, które nie będą zweryfikowane, nie będą sprawdzone, czy są dobrze przeprowadzone, bo jak pani dokładnie wie, może zapytać się pani swoich przyjaciół w poszczególnych ministerstwach, jak weszli ministrowie czy panie ministry do ministerstwa, to po prostu jest bałagan na bałaganie, wydane źle pieniądze, dokumenty, albo w ogóle brak pieniędzy na wypłaty nawet dla urzędników. Taki zostawiły nam stan państwa, Prawo i Sprawiedliwość. Jeżeli mówimy, wiemy wszyscy dokładnie, że lotnisko Okęcie jest zapchane. Jeżeli chcemy być faktycznie takim przesiadkowym hubem, tak jak to przykładnie teraz mówi, to musimy mieć rozbudowane lotnisko i wiemy dokładnie, że Okęcie nie rozbudujemy, bo można powiedzieć, że jest prawie, że już w centrum Warszawy, bo jest obudowane z różnych stron. Więc ciężko je rozwijać, a jeżeli byśmy je rozwijali, no to połowa Warszawy by słuchała olbrzymie samoloty, które tutaj lądują. Więc wiadomo, że musimy coś z tym zrobić i chcemy coś z tym zrobić. Tylko my nie będziemy robili tego na kolanie. Nie będziemy robili pikników propagandowych, jak robił pan minister Horała. Tak, będziemy rozmawiali z ludźmi, bo dla nas to jest absolutnie ważne, żeby oni otrzymali bardzo dobrą zapłatę za to, że swój dom, swoje pole, swoją działkę rekreacyjną oddadzą, żeby właśnie była kolej szybkich prędkości, żeby powstało duże lotnisko, które nie będzie przeszkadzało Polkom i Polakom w mieszkaniu, tylko będzie faktycznie. Ale więcej jeszcze mówimy. I też mówił o tym minister Lasek. My będziemy jeszcze w ramach budowy tego całego projektu dużego lotniska będziemy szukali dzisiaj partnerów do tego, żeby ktoś tutaj lądował i gdzie żebyśmy latali. Żeby LOT szukał nowych połączeń, tak bezpośrednich, tak jak to było kiedyś do krajów na przykład azjatyckich, no bo żeby to lotnisko żyło. No to pośle, to nie jest dobra ścieżka porównywanie z sytuacji LOT-u i jego rozwoju z 2015 roku czy 2014 roku. Ale panie rektorze, ja w ogóle nie chcę porównać, okay. Ja tylko chcę powiedzieć jedną rzecz, że jeżeli chcemy, żeby to lotnisko tętniło życiem, to musi samolot tutaj lądować i startować. Jeżeli chcemy, żeby to było naprawdę duże lotnisko, to musimy szukać, a mamy takie możliwości, szukać dla LOT-u nowych lotnisk docelowych. I mieliśmy na przykład i takie połączenia, i możemy mieć nowe na przykład z krajami Azji Południowo-Wschodniej. Więc żeby, wracając do projektu lotniska, żeby to było w całości opłacalne, żeby to był faktycznie projekt, który będzie rozwijał polską gospodarkę, to wszystko musi być złożone w jedną całość. I my chcemy spokojnie to przejrzeć, zweryfikować. No jesteśmy w rządzie ponad miesiąc czasu, no proszę nam wybaczyć, no nie da się rzeczy w półtora miesiąca zrobić. No znaczy, jesteśmy w tym rządzie. Panie pośle, ja może zacytuję słowa ministra Laska, który powiedział, że wstrzymaliśmy puszczenie do Unii Europejskiej wniosku na dokumentację węzła CPK, bo chcemy to zrobić, gdy będzie decyzja kierunkowa, co dalej z całym projektem. Ja bym chciała się dowiedzieć, czy pan minister Lasek nie słucha Donalda Tuska i mówi swoje w kontrze do pana premiera, czy z kolei pan premier mydli oczy ludziom, bo Polacy chcą po prostu jasnej deklaracji. Zrealizujemy projekt Centralnego Portu Komunikacyjnego, dobrze. Wybudujemy duże lotnisko, będziemy budować linie dużej prędkości, a nie takie w zasadzie kluczenie
przeciąganie, niewydawanie decyzji, to będzie lawinowo to opóźnienie rosło. Otóż... I doskonale, jeszcze ostatnie zdanie, bo doskonale też zdajemy sobie sprawę, że te pierwsze harmonogramy, tam 2027 rok czy 28 na otwarcie lotniska, one są nierealne. Ale cały czas w grze, panie pośle, mamy rok 2030, w którym możemy otworzyć to lotnisko, może 31, ale nie tak jak opowiada pan minister Lasek, że ten projekt przeciągnie się o 6, 7, 8 lat. Znaczy, no ja nie wiem, no to w końcu potrzebny jest audyt, żeby sprawdzić harmonogram, bo taki jest zaplanowany. Czy dobry pan przykład. Lasek już teraz wie, że nie dobry da tego zrobić? Dajmy odpowiedzieć. Żeby odejść na chwilę od CPK, bo tutaj cokolwiek nie powiem i tak pani poseł nie przyjmie tego do wiadomości, ale proszę zobaczyć jedną rzecz. Czy po prostu nie ma pan poseł argumentów. No mam, ale okej. Przejdźmy do... Ale dobrze, pani kolega z klubu Lewicy jest dzisiaj wicepremierem, ministrem cyfryzacji. Tak? I w tym ministerstwie jest prowadzony od roku projekt Komputer dla Dziecka. Uznajemy, że jako idea taki program, komputer dla dziecka, jest czymś dobrym. Sam postulowałem to w kampanii prezydenckiej. No, ale to dziecko musi odrabiać pracę domową. Ale, ten komputer musi być dobrze przygotowany, musi być wyposażony w pewnego rodzaju narzędzia i tak dalej. Teraz PlayStation można dawać najwyżej. Ale chciałem tylko powiedzieć jedną rzecz, że dzisiaj my się zastanawiamy jako rząd, jako minister cyfryzacji, co z projektem, który był absolutnie kiełbasą wyborczą, źle przygotowany. Jeszcze na komisji cyfryzacji zgłosiliśmy wniosek do NIK-u. Musimy go tak naprawdę przejrzeć i sprawdzić, tak? Dlatego, że on po prostu był bublem. Absolutnym bublem. I tak samo jak robimy z programem Komputer dla Dziecka, tak samo chcemy przejrzeć CPK. Ja nie powiedziałem ani razu w tym programie, że my chcemy cokolwiek zniszczyć i rozwalić, jeżeli jest to, ale, jest to dobre dla Polski. Ale tak? Powiedział pan, że dajcie mi państwo zapytać, chociaż najpierw może drobne sprostowanie, to ta wypowiedź Donalda Tuska była z Moronga, nie z Mrągowa. Zwrócił na to uwagę nasz czujny jak Waszka wydawca, którego pozdrawiamy serdecznie. Pani poseł, a czy... Bo rzeczywiście ta narracja w sprawie CPK ze strony koalicji rządzącej się zmieniała, a nawet bywa bardzo rozbieżna, ale w tym momencie no, można powiedzieć, że przeważa taki ton. Budujemy, tylko zbudujemy lepiej niż PiS, ale najpierw zrobimy audyty, wszystko sprawdzimy. Ale czy takie osoby, które mocno optują za CPK, nie tylko z prawicy, ale też chociażby pani, choć też wielu w mediach społecznościowych widać wielu zwolenników Koalicji Obywatelskiej, którzy mówią, głosowaliśmy na was, nie chcemy tego PiSu, ale CPK macie budować. Czy te wszystkie osoby nie uzyskują tak naprawdę tego, że będą trwały audyty, dyskusje, budowa i będziemy budować, ale nie po to, żeby zbudować, tylko żeby budować. No i przede wszystkim, ja nigdy nie kwestionowałam zasadności audytów. W tym momencie są ogłoszone przetargi na 3 audyty, między innymi związane z tym, jak był realizowany program społeczno chyba gospodarczy w Centralnym Porcie Komunikacyjnym, kwestie zatrudnienia i wynagrodzeń i kwestia harmonogramów. W sensie to, że te audyty są potrzebne, zrobi je zewnętrzna, ekspercka, fachowa firma, to jest jedno. Oczywiście tutaj mamy godne nastawienie. Ja zawsze potwierdzałam, że ten audyt jest potrzebny. Natomiast litości, to, że jest przeprowadzany audyt, nie oznacza, że inne zaplanowane prace mają być nierealizowane. Tak jak ten przywoływany przykład złożenia wniosku, czy wstrzymywanie decyzji lokalizacyjnej, która już powinna od kilkudziesięciu dni być wydana, tak żeby mogły się dalsze prace toczyć, bo jeżeli audyt, jak mówi chyba pani minister Pełczyńska-Nałęcz, w pierwszej odsłonie potrwa 3 miesiące i potem pogłębiony drugie 3 miesiące, to nie dość, że my na ponad połowę roku zatrzymujemy pracę, to robią nam się kolejne zaległości. W sensie na to nie możemy sobie pozwolić. Więc tak, sprawdzajmy wszystko dokładnie. To jest oczywiście kwestia tego, że to jest prawo nowej władzy, żeby też sprawdzić, co się w tej spółce działo, co zostało zrobione, żeby wiedzieć, za co odpowiadają poprzednicy, za co odpowiadamy już my. No ale takie torpedowanie, można powiedzieć, tego projektu, wstrzymywanie składania wniosków, niechęć do tego, żeby no, rozwijać też nasz kraj, no dla mnie jest po prostu niedopuszczalne. Dlatego ja głośno mówię o tym, że tak, tak dla CPK, tak dla rozwoju potrzebujemy tej inwestycji.
I tutaj wywołuję pana Laska do odpowiedzi, bo mam nadzieję, że pan minister w końcu stanie do merytorycznej debaty z którymkolwiek zwolenników tego projektu, tak żeby po prostu pokazać, jakie on ma argumenty, dlaczego on wstrzymuje pracę, dlaczego tak kluczy, dlaczego nie ma jednoznacznego stanowiska rządu, czy premiera, czy pełnomocnika do spraw CPK o tym, że ten projekt powstanie i będziemy go realizować. Tylko państwo mówicie, a musimy sprawdzić, to jest kwestia tego, kiedy to zostanie wybudowane. Nie, Polacy chcą jasnej odpowiedzi. Kiedy zaczną się prace? Kiedy można oczekiwać pierwszych efektów? Mnóstwo pracy zostało wykonanych przez pracowników spółki w ostatnim czasie. Kontynuujmy ten projekt, nie zarzucajmy tego, bo robimy to. Panie pośle, czy to nie jest trochę tak, że to był jeden ze sztandarowych projektów pisowskich i teraz nawet zakładając, że Koalicja Obywatelska przychodzi do władzy, mówi, no tam rozliczamy to, co tam było nieprawidłowe, szybko budujemy, oddajemy to lotnisko i co się wtedy dzieje? Wychodzą Horała, Morawiecki i inni i mówią, a sorry chłopaki, ale to my zbudowaliśmy, kazaliśmy wam, to skończyliście tylko nasz projekt i że to jest największy problem, który nie, tak naprawdę jest w tym projekcie. Absolutnie nie. Po pierwsze zawsze tak się dzieje, że jeżeli ktoś przejmuje taki projekt, to tak się dzieje. Tak było z gazoportem. To jest w ogóle Platforma go wybudowała. Problem w Polsce jest, że często tak nie jest właśnie, bo kontynuatorzy mają problemy z projektami poprzednimi. No nie. Gazoport. Budowała go Platforma, otworzył go PiS, prawda? Super szybko to nie szło. Ale abstrahuję, czy szło, czy nie szło. Buzek to zaczynał. Ale no, czy zaczął się za Platformę już, bo to mój okręg wyborczy, to dokładnie to wiem, monitorowaliśmy to bardzo dokładnie jako parlamentarzyści, rozpoczął się za PiS. No ale Platformę. Skończyło się dokładnie na początku rządów Prawa i Sprawiedliwości, oni to odłożyli, nadali imię Lecha Kaczyńskiego, świętej pamięci, no i tak się stało. No jakby to jest. Więc my nie mamy z tym problemu, bo gdybyśmy mieli z tym problem, to byśmy modyfikowali 800+, nie wiem, 13 emeryturę, nie robimy tego. Tak, ale to jest PiS sztandarowy, mówił, że zaczął koncepcję budowy też, gazoportu i żeby... Już mówię. Rozwlekaliście tą budowę. No, jesteśmy półtora miesiąca tak naprawdę u steru rządów, tak? No dwa miesiące niech będzie, że dwa miesiące u steru rządu. Dwa miesiące jesteśmy u steru rządu i co chwila wypada nam jakiś trup z szafy. Znaczy, ja mam takie poczucie, graniczące z pewnością, że w klubie Lewicy nie ma chyba przepływu informacji. No bo przecież w każdym ministerstwie... Ja się chętnie dowiem wszystkiego. Ale ja to już właśnie mówię. W każdym ministerstwie jest, jak jest minister z Koalicji Obywatelskiej, to jest wiceminister z Lewicy i odwrotnie, jak jest minister z Lewicy, jest wiceminister z Koalicji Obywatelskiej. Więc ja nie rozumiem, czy minister infrastruktury, który jest wiceminister z nominacji Lewicy, no nie ma tej wiedzy, nie rozmawia z ministrem Laskiem. Panie pośle, no to, panie pośle, bo my mamy informacje wszystkie. Nam minister Lasek przychodzi, informuje nas, jakie będą audyty, że chcemy wszystko sprawdzić. Opowiadam ja to na klubie. Nie musi tego mówić wiceminister z Lewicy i żeby też była jasność, pan minister Lasek nie pracuje w Ministerstwie Infrastruktury. Dopiero ten CPK ma wrócić do Ministerstwa Infrastruktury. On na razie jest w Ministerstwie Rozwoju, a sam pan jest w Ministerstwie Funduszy. Ale w ogóle ja no tam naprawdę... Tam też na pewno jest też Lewica, nie? Drodzy państwo, właśnie byliśmy... Jedno zdanie. Ja naprawdę nie potrzebuję tego, żeby przychodził wiceminister z Lewicy i mi mówił, jakie są ogłoszone przetargi na audyt, bo ja to wiem, bo one są ogłoszone na stronie internetowej. Naprawdę, no jestem samodzielną posłanką i wiem, o czym są te audyty. Przed chwilą o tym powiedziałam. Natomiast kluczowe jest to, co pan powiedział. Jasne, że ten nowy rząd działa od ponad 2 miesięcy i musi wiele rzeczy jeszcze sprawdzić, ale to, co niepokoi nie tylko mnie, ale też bardzo dużą rzeszę Polaków, to, że przez te 2 miesiące okazuje się, że wy chcecie być może wstrzymać ten projekt. Nie ma jasnej deklaracji, że on będzie kontynuowany. I tego my oczekujemy od państwa. Dziękuję. Jasnej deklaracji, że będzie kontynuacja CPK. Nie przekonam, pani poseł. Nie przekonam ją dobrocią i spokojem. Dziękuję serdecznie. Byliśmy, drodzy państwo, świadkami trudnych rozmów koalicyjnych, ale za to bardzo merytorycznych. Dziękuję serdecznie bardzo państwu. Dziękuję. Dobrego wieczoru. Paulina Matysiak, przepraszam, Grzegorz Napieralski byli moimi dzisiejszymi gośćmi w drugiej części programu. Jutro o 18:00 zagości tu Jacek Prusinowski. Zapraszam serdecznie i żegnam się z państwem. Do widzenia.
To koniec tej transmisji, ale nie koniec najwyższej jakości publicystyki i informacji. Zasubskrybuj nasz kanał, żeby być na bieżąco. Bądź z nami już jutro rano. Sedno sprawy, Ekspres Biedrzyckiej, raport i Wieczorny Ekspres. Dociekliwe pytania i ostre komentarze. Zawsze na żywo. Czekamy na Ciebie.